trener gospodarzy, pan Andrzej Tychowski. Świt Szczecin, Flota Świnoujście, 2-0. Jak jest pan zadowolony z tego meczu? Jestem bardzo zadowolony, bo mam swoje problemy przede wszystkim z tym, żeby wygrywać u siebie. Mamy trochę problemów kadrowych, ta kadra jest coraz szczuplejsza, więc takie zwycięstwo mocno nas wzmocni i doda dużo, dużo energii przed bardzo ważnym spotkaniem, które już za tydzień w niedzielę w Środzie Wielkopolskiej. Grał pan dziś przeciwko swojemu koledze, uczniowi można powiedzieć, Łukaszowi Borgerowi. Jak postrzega pan Flotę w dzisiejszym spotkaniu? Ja chciałem tutaj wyprostować w ogóle wszystkie jakieś takie dywagacje. Ja prowadziłem kiedyś z Łukaszem chemika policję i pracowaliśmy w formie partnerskiej. Także tutaj nikt nie był pierwszym trenerem, nikt nie był drugim trenerem. Ani on się ode mnie nie uczył, ani odwrotnie. To jest bardzo dobry szkoleniowiec, który ma super warsztat. Jestem przekonany, że Flota pod jego wodzą będzie osiągała dobre wyniki. A dzisiaj pokazali, że chcą grać w piłkę, że to nie jest zespół, który korzysta z prostych środków do tego, aby uzyskać dobry wynik, ale chce grać w piłkę i to za to szacunek i myślę, że mecz był taki, który mógł się podobać kibicom. Założenia na przyszłość? Wygrać w Środzie Wielkopolskiej. Za tydzień i pokonać Michała Probierza w Pucharze Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trener Floty, pan Łukasz Borger, po swoim debiutanckim występie. Oczywiście trudno mieć pretensje o porażkę na boisku Świtu, ale jak ocenia pan dzisiejszy mecz z punktu widzenia realizacji założeń? Witam wszystkich kibiców. Na pewno nie tak wyobrażaliśmy sobie wszyscy debiut. Przyjeżdżaliśmy tutaj z nadzieją na jakąś zdobyć punktową. Jeżeli chodzi o sam przebieg spotkania i realizację założeń taktycznych, to można powiedzieć, że nie do końca nam się udało tutaj w pierwszej połowie zrealizować te założenia, bo daliśmy się tutaj zaskoczyć przeciwnikowi, daliśmy się trochę wciągnąć w otwartą grę i nie chcieliśmy tego. I przeciwnik nas tutaj właśnie zaskoczył atakiem szybkim, dwie szybkie akcje po przechwycie i straciliśmy sposób bramki w taki sposób, jaki nie chcieliśmy grać i przeciwnik ułożył sobie bardzo dobrze spotkanie w pierwszej połowie. W szatni tutaj pobudziłem jeszcze chłopaków, że mecz nie jest skończony i trzeba powalczyć. Wyszliśmy z założeniem tutaj szukania kontaktowej bramki. No i było tego blisko, była sytuacja Konrada Prawuckiego, brakowało tej bramki kontaktowej, tego bodźca, żeby tutaj jeszcze mocniej ruszyć. Przeciwnik też miał oczywiście swoje sytuacje, ale myślę, że wygrał dzisiaj przeciwnik, drużyna Świtu prezentuje na chwilę obecną wyższy poziom sportowy od nas i trzeba tutaj gdzieś tam przyjąć ten wynik z pokorą a my musimy gdzieś tam skupić się na dalszej pracy, przeanalizować ten mecz i dalej pracować. Jakie korzyści dla nas z tego meczu mogą wypłynąć? Z każdego meczu trzeba wyciągnąć wnioski. Na pewno na spokojnie usiądziemy sobie i obejrzymy to spotkanie, przeanalizujemy i mówię, to nie jest tak, że pierwszy mecz i wszystko będzie ładnie, pięknie szło, tak? Budowa zespołu to jest długotrwały proces i musimy być cierpliwi, będziemy pracować nad swoimi gdzieś tam mankamentami i mam nadzieję, że już tutaj za tydzień uda nam się zagrać lepszy mecz, czego wynikiem może będą punkty. No właśnie, na temat meczu z Gryfem. Coś wiemy na temat tego przeciwnika już? Będziemy się przygotowywać w środku tygodnia, także na chwilę obecną skończyliśmy jeden mecz. W środku tygodnia tutaj obejrzymy na pewno nagrania drużyny z Wejherowa i w tygodniu przygotujemy. Jest to drużyna, która dwa tygodnie nie grała i teraz będzie to jeszcze trudniej. Mieli trochę czasu, bo oni byli na kwarantannie, tak? Tak, a mecze przełożyli. Będziemy w tygodniu przygotowywać się do tego spotkania i na pewno obierzemy jakiś plan na ten mecz. Ogólnie z optymizmem można patrzeć w przyszłość na drużynę Floty?
No, trzeba, no, nie ma innego wyboru. No, myślę, że też nie ma co tutaj gdzieś tam zwieszać głów. Nie było tutaj dzisiaj jakiegoś wstydu. Chłopaki zostawili serducho na boisku. Tyle, ile walczyli, tyle oddali. No, na pewno no, tutaj były fragmenty, gdzie drużyna świtu. Były fragmenty, gdzie drużyna świtu naciskała, były fragmenty, gdzie też gdzieś tam mieliśmy swoje okazje. Mówię, no, ze spokojem podejdziemy do tego meczu, przeanalizujemy i w tygodniu są treningi, trzeba mocno popracować i przygotować się jak najlepiej do spotkania z Wejherowem. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.